No to przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dziewiczną i Transportu Budżetowskie do realizacji w latach 2013-2045, druk nr 1913, projekt zarządu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że prezydent miasta Krakowa wydał zarządzenie, zgodnie z którym Rady Dzielnic, proponując zadania o charakterze inwestycyjne, muszą wskazać finansowanie całości zadania w zasadzie z własnych środków, no zostaliśmy jako zmuszeni w sytuacji, w której chcemy sfinansować tylko i wyłącznie koncepcję Parku Kubackiego, do wskazania źródeł finansowania całej inwestycji nazywającej pod nazwą zagospodarowanie Parku Kubackiego. Tak jak ostatnio Państwu mówiłem, to jest kwota 1 800 000 zł. Jest to oczywiście kwota, która w znaczący sposób przewyższa możliwości finansowe Rady Dzielnicy. Natomiast no, nie możemy zgodnie, to jest pewna absurdalna sytuacja, ja się oczywiście z tym w zupełności zgadzam, na pewno takie głosy w dyskusji padną, ale niestety taki jest stan prawny, że nie możemy przeznaczyć środków tych 60 tysięcy złotych tylko i wyłącznie na opracowanie samej koncepcji, tylko musimy jakby zobowiązać się do sfinansowania całości. To było analizowane i opiniowane też przez prawników magistrackich i przez panią prawnik z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic i przez panią prawnik z tego referatu, który odpowiada za plany finansowe wieloletnie miejskie. I niestety no, zarząd musiał Państwu zaproponować naprawdę szokujące i w jakimś stopniu absurdalne rozwiązanie, w którym jak gdyby tutaj rozpisaliśmy tą kwotę 1 800 000 zł do roku 2045. Natomiast przy oczywiście założeniu, że w tej kadencji sfinansujemy jedynie koncepcję. Tak jak Państwu mówimy, takie tutaj były, tak były prowadzone rozmowy z radnymi miasta Krakowa, jakby takie było też ich stanowisko, że Rada Dzielnicy sfinansuje koncepcję, a resztę jak gdyby wezmą na siebie władze miasta. Natomiast no, w inny sposób tego nie można zapisać. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji, kiedy po sfinansowaniu tej koncepcji, w sytuacji, kiedy radni miasta Krakowa bądź prezydent przeznaczy jakieś środki na budowę parku, żeby Rada jeszcze tej bądź następnej kadencji od tego ogromnego zobowiązania odstąpiła, bo tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast, tak jak mówię, na dzisiaj, żeby powstała ta koncepcja w budżecie zagospodarowania, w budżecie miasta Krakowa w tym roku te pieniądze się nie pojawią, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, no musimy jak gdyby zgodzić się na pewną no, absurdalną, bo tego się nie da inaczej określić, procedurę. Tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję, jeżeli ktoś z Państwa radny chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Jarosław. Tak, ja chciałem Państwu powiedzieć, że Pani Dyrektor Witkowicz i Pan Przewodniczący Rady Miasta, bo to są prosimy, zdając tę sprawę, zawsze na nosie na Rady Miasta, który obciąża zadania ponad budżet dzielnicy, wieloletni budżet dzielnicy,
i kontynuacji zadania, prawda? W związku z tym, na to nasze zaniepokojenie wyrażone publicznie, pan przewodniczący Kośmide zadeklarował, że ten pakt będzie realizowany ze środków z miasta. Także takie zapewnienie publiczne mamy. Zobaczymy, jak on to formalnie rozwiąże. A to była też, warto powiedzieć, kto jest autorem tej koncepcji. To nie jest pan prezydent, tylko Komisja do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego i pan przewodniczący, były przewodniczący dzielnicy trzeciej, pan Jaśkowicz, to żeby było jasne, to nie prezydent. Natomiast zostało to przyjęte jako wniosek z komisji tej ustrojowej i no, jest to obowiązujące zarządzenie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem tutaj zapytać o jedną rzecz, bo o ile pierwsze dwa punkty rok 2013-2015 są jasne, to potem już jest tylko tak, po 60 tysięcy złotych, w sumie to będzie chyba około 1 800 000. To jest tylko zadania powierzone w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z nową architekturą. To znaczy, że tego budynku starego dworu nie ma? Nie. Żadnych darów. Ja to rozumiem, że jak zaczniemy w 2016 zagospodarowywać, to już w 2025, to co było w 2016, trzeba było nowa zagospodarować. I to się tak będzie kręciło, bo to trzeba utrzymywać cały czas. Innej formy nie ma, żeby to wprowadzić. Ja proponuję, żeby na to finansowanie po roku 2015 już patrzeć z przymrużeniem oka. No, ja mam pytanie. Ja oczywiście jestem laikiem i się nie znam na tym, ale po co robić koncepcję, skoro jak mamy zrobiony projekt za 2,5 razy więcej? Czy może byśmy odstąpili od koncepcji, skoro mamy zrobiony projekt? Bo jeżeli będzie projekt, to po co nam koncepcja? Co ta koncepcja da, jeżeli ma być projekt? I to za 150 tysięcy, co mi się nie mieści w głowie. Koncepcję robi się wariantowo. Teraz wybieramy do wykonania projektu dany wariant. I to projektujemy. I to projektujemy. To tych koncepcji to mam odwrotnie, to jest tak. Nie. To nie wiem, jak pan. Pani Radna, tak chciałam to powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że rzeczywiście nie ma się co czekać, skoro takie jest zarządzenie, to byśmy to tylko technicznie rozpisali. Natomiast trzeba mieć nadzieję, że miasto tak jak obiecało się w ciągu łączy w to i że też uda się uratować ten dwór stary. Nie sądzę, żeby się rzeczy nie ma się dawać. Natomiast już dziękuję. Natomiast to co do dworu, to nie wiadomo, czy to będzie miejska jednostka to obejmie wykładanie, czy miasto to odda dzierżawę jakiemuś podmiotowi zewnętrznemu. Natomiast uważam to, co na pewno powinno być miejskie, to park. Więc park miejski ogólnodostępny. I stąd też uważam, jedynie na park powinniśmy przeznaczać środki publiczne w tym momencie. Jedynie pan na dworu. Odnośnie dworu. No to na początku, jak Państwo widzieli, nawet nam ten dwór chciano przypomnieć zarząd. W końcu o 6 milionów. Myślicie, że dzielnica po prostu nie udźwignie takich finansów. I teraz no, mówi się na publicznym przecież, bo Państwo znają relacje z otwarcia parku, że jest jakiś tam pomysł, żeby to gmina jakoś zagospodarowała. Nawet wariantowi. Bardzo miło jest, że też się wspomina o tym, że to ma być też ten, Izba Pamięci Woli tej historycznej Woli. Stowarzyszenie Woli. Stowarzyszenie. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa... Pan Radny, proszę. Ja mówię, że to jest śmieszne, no bo to wszyscy widzieli ten zapis, tylko chciałem się spytać, kto z zarządu i z kim konsultował tą formułę i zapis tej uchwały, że jest taka, jaka jest. Ale jaka? Pan, że to było konsultowane
z kimś, nie? Że ta rozpiska i cały ten... Z prawnikami, mówię, z prawnikami z kancelarii Rady Miasta i z panią prawnik, która odpowiada za przygotowywanie tych planów wieloletnich finansowych. Jest jakiś referat w Rady Miasta, który się tym zajmuje. A skąd, panie przewodniczący, ta cena 150 tysięcy za opracowanie projektu? Słucham? Skąd cena 150 tysięcy za opracowanie projektu? No, jest to kwota podana przez IGI. Tak jak i wartość koncepcji. A czy to nie będzie tak, bo to będzie nowa rada? No, to jest nowa, projekt jest przypadany już na nową kadencję. Właśnie. I czy no i będzie tak, że te pieniądze obciążą w budżet raz w edycji 11 w 2015, także przyjdzie nowa rada i będzie miała już na starcie o 150 tysięcy mniej na projekt. Zawsze rada może zrezygnować z tego zadania, w każdym momencie się może wycofać. Ktoś z Państwa radnych jeszcze... Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o spokój. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawie tego projektu chciałby się wypowiedzieć, już poprawkę złożyć, rozumiem, że nie. Słucham? Jak to nie wolno? Wolno, to się wolno. Ale trzeba na piśmie. Ale czemu na piśmie panowie pozwolili? Jak to nie pozwolić? Jak to nie pozwolić? Rada nie zgodziła się na przerwę. Ale nie, panie radny, to jest, ale pan opowiada jakieś niezgodne z prawdą rzeczy. Ja zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie przerwy, ponieważ chciałem zgłosić poprawkę o przeniesieniu głosowania na przyszłą sesję tego projektu uchwały. Tego nie mamy. Poprawka do projektu powinna dotyczyć treści projektu. W takim razie chciałem prosić o przerwę, aby zadać możliwość zgłoszenia poprawki o opracowanie projektu, by na 150 tysięcy zmniejszyć go na 50 tysięcy. Znaczy teraz projekt uchwały? Nie, poprawkę na... Rozumiem, znaczy zgłasza pan wniosek formalny o przerwę, tak? Dobrze, głos za wnioskiem, kto z państwa radnych popiera tę sprawę? Ale szanowni państwo, ja bardzo proszę o spokój na prawo. Jeżeli pan radny nie zachęca do tego, żeby odstąpił, żeby pan nie... tego nie zrobię. Nie, czy ktoś jest za tym wnioskiem, chciałbym się wypowiedzieć? Czy ktoś przeciw? Jest pani przeciw, na wypadek. Dobrze. W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym o przerwę zgłoszonym przez pana Sawerego Sarzyńskiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Tym samym wniosek został odrzucony. I przechodzimy. Rozumiem, że nikt już poprawki nie zgłaszał. Szanowni Państwo, jak trzeba ogłosić przerwę, to ja mogę sam ogłosić, jeżeli jest tutaj takie potrzebne rozwiązanie. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały do druku 1913 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 11 pod Górze Duchackie do realizacji w latach 2013-2045. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie.
Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Tym samym uchwała została przyjęta.